Kiedy pojawili się w waszym życiu ubecy? No po raz pierwszy w sensie dosłownym to właśnie w kwietniu 76 roku. Czułem, że zdradziłem. I to mieć świadomość tego, że się zdrajcą, to jest niesłychanie ciężkie. Lisa! Jak się okazało, te aresztowania zmieniły los każdego z nich. Moim życiem późniejszym wydaje mi się, że mówiłem cały czas przepraszam. Ale miałem jednocześnie świadomość, że to słowo nie oddaje tego wszystkiego. A to kiedy pan się spotkał ze Szmigielskim? Ja myślę, że to był gdzieś 79 rok, kiedy on został odsunięty, 8. A później jakiś inny funkcjonariusz SB przejął pana? No niestety. On jest komornikiem, prawda? Trzeba sobie jakoś tak ustawić. To są twarze ubeków z tamtych czasów. A dlaczego nie możemy z nim porozmawiać? Ale wiecie, jaki typ sprawy? No taki, o jakim panu nie mogę powiedzieć. Aha, chyba, że tak. To zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, wiesz. To pan, tak? Pamiętam go, przypomniałem sobie teraz, mówił o mnie, że jestem śmieć. Tak, pamiętasz, może on taki wesoły. Kto, Misztal? Tak, ten Misztal. Mówił, że właśnie w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy jeszcze coś, to ja to już jestem śmieć, tak. Byłem studentem Czechów. Ale co dalej? Co pan studiował? Różne sprawy. A miał pan do czynienia nie tylko ze studentami prawa? Pamiętam go taki, rzucał mi takie na festiwale piosenki studenckie. Byłeś? To, że w tej kulturze studenckiej działałem, to właściwie moim takim, można powiedzieć, patronatem bezpiekowskim miałem otoczyć kulturę studencką. Więc co się w kulturze studenckiej dzieje, to dokładnie było moje zadanie. No tak. Dodatkowo później... A co to jest ten patronat bezpiekowski? To no znaczy... to właśnie to rozpoznanie. No czy tam się w danym obiekcie się coś nie dzieje, kto by, co by zaograżało potędze socjalizmu prawie że komunizmu. Ponieważ deska spada, to jest ze wszystkich mieszkania. Byliśmy zupełnie samotni, mieliśmy poczucie, że wszystko z nami można zrobić. Byli najbliżsi literatury wrogiej, w cudzysłowie mówię oczywiście w tym momencie. Wtedy ona była wroga faktycznie, dzisiaj... A czym zagraża nikogo, student, nikogo. Czyta Sołżenicy, na czym on zagraża? Ale co, no to ja nie wiem, o co mnie pani pyta. Cóż to ja nie wiem. Co ja, trzeba pani zaugo studenta, który czytał Sołżenicę? No by... A mnie to, ja też czytałem, no i co z tym? Mieliśmy tą przewagę, można powiedzieć, bez obawy przede wszystkim. Ale z innych za czytanie ścigaliście. No siłą rzeczy, to była nasza praca, za to nam płacili. Proszę pamiętać o tym. Za coś musieliśmy dać pieniądze, tak? Robili rewizję pod naszą nieobecność, na przykład, o czym wiemy dzisiaj. Wchodzili do mieszkania, przeglądali, czy jest po co przyjść później z normalną rewizją. Całe wydawnictwo kultury paryskiej. Ja miałem, przynajmniej ja się ten w szafce stałej sobie ładnie poukładam, taki ładny papier i te okładki.
to ładnie nawet wyglądało. Ja nie mówię o treści, przepraszam, treść jest szczególna, nie? Ale tak nie wierzę. A skąd pan to miał? Wiem, że niektóre przychodziły, a w tej chwili dokładnie pamiętam. Lubię ten świat, chociaż kilka ma wad, ma zalety. Lubię szum dnia, gdy w błękicie wiosny słońce świeci. Lubię ten świat, choć nie zawsze jest tak, jakbym chciała. Hała, niech się dzieje, co chce, niech się... Myśmy wszyscy studiowali polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak, przyjaźniliśmy się. Chodziliśmy w swoich swetrach na zmianę nawzajem. Jedliśmy razem posiłki, mieszkaliśmy razem. No, przyjaźniliśmy się. Bardzo żeśmy się przyjaźnili. My o wszystkim mogli dyskutować, ale o tym nie było dyskusji, że jest coś do obrony w tym PRL-u. Znaczy mówię o Staszku. Leszku. O sobie. Coś gdzieś kiedyś łączyło, to naprawdę już nie pamiętam. No kilka razy go widziałem, bo był chyba zatrzymywany, to go tam jak prowadzi nasi pracownicy. Jest dla mnie w tym czasie, kiedy ja pracowałem. Była to taka zwykła powsina, który tu sobie tam sobie lubi. Wszyscy tacy byli groźni, a ja wiem. Byli dosyć zabawowi, dużo czytali i sami pisali. Byli przekonani, że zrobią coś dużego w polskiej literaturze. Bronisław Wildstein, Wiesław Beck, Lesław Maleszka, Andrzej Balcerek i Bogusław Sonik dostali anonimowe listy. W listach tych sugerowano, że Pyjas jest informatorem Służby Bezpieczeństwa. Tępić takich skurwysynów to naczelne zadanie chwili obecnej. Było napisane w jednym z anonimów. Ja na początku dostałem ten anonim w sprawie Staszka i mi głupio było mu o tym mówić. No, że on jest kapuś, donosiciel i że trzeba go załatwić. Staszek. Wulgarne, obelżywe słowa wobec Pyjasa i zdanie, że takich skurwysynów należy wykańczać wszystkimi metodami. Potraktowali listy jako żart, ale Pyjas zdenerwował się. Z jego inicjatywy napisali wspólne zażalenie do prokuratury. Ten pozew w sprawie tych anonimów. I to był 6 maja. A 7 maja rano został znaleziony. Więcej przed tym sklepem byłam, kiedy on mnie zauważył. Ja wracałam w tej nocy z poczty głównej, a od plan szedł młody chłopak. Postanowiłam przejść na drugą stronę na ukos, on w kierunku mnie ruszył. I mówię, no proszę pana, no będę musiała wzywać pomocy. A on z takim zdziwieniem mówi, pomocy? Ja się zastanawiam, po co on do mnie podchodził. Może on właśnie potrzebował pomocy.
taki łomot do drzwi, potworny łomot do drzwi. Ja byłem wtedy w domu, pamiętam Mirka Kwieka, który powiedział, przy wejściu zabili Staszka. Jak się ma 20 lat, to nie tak łatwo się pogodzić z myślą, że ktoś z naszych przyjaciół tak w ogóle nie żyje. Coś się zdarzyło zupełnie nieprzewidzianego, zupełnie nieplanowanego. Coś się zdarzyło, coś, co się nie powinno zdarzyć. Ale właśnie, co się zdarzyło? No, syna, ta miszczyna opadła, po prostu nie wiedziałem, co w ogóle o tym myślę. Oczywiście, że może pan, ale to kogoś pan powiedział? Czyński. To pan poinformował podwładnych o śmierci Pejasa. Nie wiem. Nie pamiętam po prostu. Ale wydawało mi się, że mało prawdopodobne. Wszedłem do roboty i mówią, że zabili Pejasa. Nowa chyba, kierownik sekcji. To była tak słynna sprawa, że to w Krakowie Kraków huczał. Że to normalnie, co tam do mnie. To przecież oficjalnie po dwóch łódkach. No co, zabiliście winnego chłopa. Został znaleziony rano 7 maja. Przez kogo? Przez stróża w klatce schodowej, której dzisiaj już nie ma. Jest zlikwidowana, bo tam jest. Natomiast tablica na ulicy Szewskiej 7.